Koalicja na rzecz bezpieczeństwa szpitali przyznała dzisiaj ponad 30 certyfikatów szpitalom spełniających wysokie normy jakości i bezpieczeństwa. Panie profesorze, proszę wskazać, czemu ma służyć ta koalicja i w jaki sposób definiuje ona jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia? Ta koalicja zachęca dyrektorów szpitali i pracujących w tych szpitalach lekarzy i pielęgniarek do prawidłowego działania medycznego z wykorzystaniem głównie sprzętu jednorazowego, próbą identyfikacji ewentualnych działań niepożądanych, w tym wypadku skaleczeń i zranień, czy podawania w niewłaściwy sposób płynów infuzyjnych, i to precyzuje i wymusza właściwe działanie poprzez zarządzanie szpitalami na personelu medycznym, a jednocześnie daje szpitalom wskazówki w publikacjach, które przygotowała koalicja i Rada Ekspertów, jak się zachowywać w przypadku, gdy takie zdarzenia niepożądane wystąpią i jak działać. Jednocześnie koalicja zachęca do używania właśnie sprzętu jednorazowego, bo nie we wszystkich polskich szpitalach korzysta się w wystarczających ilościach z tego jednorazowego sprzętu, a jednorazowy sprzęt stwarza warunki do bezpiecznej i efektywnej pracy. Taki certyfikat to na pewno bardzo duże wyróżnienie dla placówki, która go zdobyła. Proszę powiedzieć, jakie korzyści z jego posiadania płyną zarówno dla szpitali, jak i dla odbiorcy, czyli pacjenta? Czy jest to na pewno wizerunkowo dobre, jeżeli pacjent decyduje się, że się będzie leczył w takim szpitalu, to czasem to może być tym momentem jednak współdecydującym, że wybiera ten szpital, bo ten szpital posiada różne certyfikaty, w tym ten właśnie certyfikat bezpieczeństwa. Ułatwia to pozyskiwanie tak zwanych certyfikatów ISO, czyli jakości leczenia. Tak samo w systemie akredytacyjnym, jeżeli szpital posiada taki certyfikat bezpiecznego szpitala, To są duże atuty w pozyskiwaniu pacjentów, a dzisiaj pacjent jest, że tak powiem, nośnikiem pieniądza i pieniądze idą za pacjentem. W związku z tym szpitale starają się zdobywać pacjentów, a pacjent dokonuje wyboru, śledząc portfolio szpitala, czym ten szpital się charakteryzuje, dlaczego on jest dobry, czy posiada odpowiedni personel lekarski, pielęgniarski. No i wyniki leczenia, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, są też niezwykle istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wojciech Zegarski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej.